szósta niedziela wielkanocna. Zapraszam na Słowo o Poranku. Moi drodzy, to co dzisiaj szczególnie dotknęło mnie w tej Ewangelii, takie słowo, które jakoś zaczepiło się o moje serce, to słowo Jezusa, zapewnienie, nie zostawię was sierotami. To, że Bóg nie zostawia mnie dla samego siebie, z tym wszystkim, co przeżywam, z całym bagażem moich doświadczeń, z historią mojego życia, nie zostawię ciebie sierotą, jestem razem z tobą. I to też zapewnienie, które Jezus daje, kolejne, że pośle do was parakleta, pośle kogoś przez duże K, kto będzie ciebie rozumiał, kto będzie ciebie umacniał, kto będzie wchodził bardzo konkretnie w to wszystko, co przeżywasz, i będzie tam dawał ci życie, będzie tam dawał ci radość, pociechę. Niesamowicie ważne słowo. Myślę, którego bardzo często potrzebujemy, nie? To jest tak, że nie wiem jak wy, ja nie czuję się jakimś herosem, który jest pozbawiony zmagań, pozbawiony różnych trudności, które gdzieś, których doświadczam i w relacjach, i których doświadczam w pracy, nie, w posłudze. I w tym, kiedy to jakby z takiego punktu wyjścia wchodzę w to dzisiejsze słowo, no to daję wielką radość. Nie zostawię ciebie sierotą. Jestem razem z tobą. I nie tylko ja. Jest też Paraklet, jest też Duch Święty. Zapowiedź i uroczystości, którą będziemy mieli za 2 tygodnie, ale niesamowicie ważna. Dlaczego? Bo myślę, że kiedy na serio z tym, co w rzeczywistości przeżywam, spotkam się z tym Słowem, to będę dawał Bogu przestrzeń do działania. Przestrzeń do działania w moim sercu, nie? Na polu moich uczuć, mojej wiary, mojego rozumowania, nie? Na przestrzeni całego mojego życia. Więc zapraszam was dzisiaj szczególnie do tego, żeby spotkać się z Jezusem, nie? W tej prawdzie o mnie. Podobnie jak to było w tamtym tygodniu, Tomasz, który z wątpliwościami spotyka się z Jezusem. Ja może dzisiaj szczególnie, może z tymi miejscami, które są we mnie samotne, które są jakoś niezatroszczone, nie, żeby z tym spotkać się ze Zmartwychwstałym, żeby z tym, jakby w tym dać pole do działania Parakletowi, tego, na którego czekamy, którego oczekujemy, którego pragniemy. Dobrej niedzieli.